Cześć, siemaneczko, witajcie w kolejnym vlogu. W takiej małej przygodzie z John Deere'ami dzisiaj i z Runo agregatem agromasu z siewnikiem SN. Mieliśmy siać jęczmień, jest troszeczkę za mokro u kolegi Sebastiana. Za nami jedzie Kuba, drugim Johnem. Ja sobie gdzieś tutaj będę musiał stanąć, żeby nie przeszkadzać. Gdzie tu stanąć? Może gdzieś dalej pojadę. Zaraz wsiądę do kabiny, zobaczymy jak chłopaki pracują. U mnie jest jeszcze za mokro, niestety ja... Słuchajcie... Będę próbował dzisiaj robić może jakieś opryski wieczorem, ale czy ja tam da radę, czy wjadę... Ciężko mi po prostu coś powiedzieć na ten temat. Może przynajmniej tutaj uda się nagrać i pokazać jak te maszyny pracują. Miałem niedaleko pieseły, są jakieś na polu. Pieseły, uciekaj ta stoniaza, proszę, won. Pieseły przyszły, bo chłopaki chyba kurzy obornik tutaj rozwozili. Jednak piaskowata ziemia, bo da się dobrze wejść, a u mnie jest to nie bardzo. O, jeszcze do mnie dzwonią. Zobaczcie, tak wygląda cały zestaw. To był na pokaz, jak u mnie pamięta. Także będzie sobie Sebek siał jęczmień, ale jak to trochę przesuszy, a teraz na razie to będzie pod kukurydzę. Tak to wygląda. Pojeździmy sobie semanę. Zobaczcie, jak wygląda cały zestaw. Jeleń 7830. Chyba to jest 230 koni. Zaraz Sebastian nam coś bliżej powie. Ale panie, silne tłoczki masz. Muszą być silne. Ile Sebastian ma? 230 koni? 220. 220, coś w tym stylu. Jedziemy, zobaczymy jak nam będzie szło. Mówiłem, że nie siejemy dzisiaj po prostu z tego względu, że jest za mokro na tym polu, na którym będzie siał jęczmień i musimy to odczekać. Nie uda nam się nagrać, ale zobaczymy jak tutaj bezorkowo pójdzie uprawa pod kukurydzę. Dlatego mamy siewnik, słuchajcie, w górze. Nie wiem jak w innych rejonach Polski, ale tutaj Sebek może powiedzieć, że u nas deszcz wali non stop. Nie oszczędza nas. Nie oszczędza nas i naprawdę, gdzie nie ma melioracji, jest tu bardzo, ale to bardzo duży problem. Jedna, wielka walka. Na razie próbują walczyć u mnie z opryskami, ale jest po prostu dramat. Wiem, że rozmawiałem z Patrykiem wczoraj i słuchajcie, powiedział, że inspektorka od buraków powiedziała, że w Głogowicach Gnilojecka 90% buraków jest posiane, a u nas po prostu nie ma szans. Nie ma szans, a jeszcze tam, gdzie nie ma melioracji, to jest w ogóle dramat. A u nas to chyba w maju da się wybura. No, w maju czy jest sens go siać, jest pytanie, nie? No właśnie, raczej. Wiem, że Patryk mówi, że ludzie rezygnują na rzecz słonecznika na przykład, nie? Aha. Już przezbroił, pomimo, że nie zasiał buraków, co planował, tym Czajkowskim, to już, o, Kuba pędzi tam, to już przezbroił na słonecznik po prostu, żeby gdzieś tam też zarobić, tak? No, dokładnie. Ładnie pole wygląda, ale ten obornik... Nie, no super, miesza. Ten obornik fajnie się miesza z ziemią. Głęboko tutaj widzę, że atakujesz. Staram się jak najgłębiej, żeby jest taką warstwę. Bo nawet czuć, że taki duży ciągnik ma co. Po głębie. O, aż się tutaj na tym wale, widzisz, przypycha z przodu trochę. Bo tak, tak mokra ziemia, słuchajcie, u nas jest. Tak mokra. Ale tutaj masz meliorację? Tak, tak, tak. Tylko tutaj akurat się zbliżamy już do gliniastego podłoża, także będzie tu mega ciężko. Dokładnie, a u mnie, jeżeli ktoś pamięta, tym zestawem siał kuzyn New Hollandem 140 parę koni. A zobaczcie, jaka jest mokra ta wiosna, że tutaj mamy ponad 200 i koła zaczynają obracać, fakt, że głęboko zaba jedzie i mamy, ma tutaj co robić tak naprawdę, nie? O, ma. No, koła się ślizgają, zobaczcie. I bynajmniej nie ślizgają się przez obornik. No na pewno nie. Jak już siewnik skacze nawet No może, że to ciężko idzie, ale wał w ogóle się nie zapycha, tylko to tak fajnie przygniata, nie? No fajnie, fajnie, no. Będziesz tutaj już miał zrobione
praktycznie tylko jakiś tam. No myślę, że talerzówką i to siewo będzie już gotowe. Tam w talii Bizon Rekord stoi czyjś. Tak, Bizon, stoi. Pod wiatką kulturalnie. Cię Kuba ma lżejszą maszynę, to pędzi. O, zobaczcie, grzebiemy się w miejscu. Jest znacznie dużo niższe pole. To jest masakra. No. Ja pierdzielę. I naprawdę tej pracy jest mnóstwo i musimy to po prostu rwać. Obsuszać. Podsuszać i rwać tę robotę czasami po trochu, bo to dramat. Także to, co nam daje Unia, te ekoschematy, zobacz. Na pewno się przesuszy, ale Sebastian, wiedzisz, że za tydzień nadają znowu deszcz u nas. No i trzeba gonić, ale co później będzie, no trzeba robić to, co się robi. No. Co można, nie? Co można, tak, urywać trochę tej pracy, ale jak ma to jeszcze padać, to będzie tragedia. Dokładnie, później wyjdę, wsiądę do Kuby, przynajmniej też nim przejazd. Normalnie wszystko się aż kurde. No jest ten przedni wał nożowy już, no, jest oblepiony od gliny. Od gliny, dokładnie. To nic się nie zrobi. Nic się nie zrobi, trzeba łapać, bo lepiej nie będzie też, nie? Przynajmniej na razie. No trzeba czekać tego momentu, każdą pogodę łapać. Ale przynajmniej możecie zobaczyć, jakie są ciężkie warunki w centralnej Polsce. Dokładnie. Bo akurat na brak wody to nie narzekam. Przecież on jest kawał ciągnika, on naprawdę ten rząd waży swoje, nie? Po 10 ton, sam. No. Gdybyśmy wzięli mocną płytkę, to pewnie i tamten by poszedł, nie? Ale no to nie w tym, żeby to płytka robić, tak? No nie, trzeba się starać, żeby jak najbardziej pogłębiać tą warstwę. Oczywiście, słuchajcie, tutaj była kukurydza na ziarno, nie? Tak, tutaj była kukurydza, ale będzie kukurydza. Panie, gdzie nas wyprzedzasz, panie? Gdzie gonisz tym sprzętem? Ale on ma bronę do uprawy płytkiej. Tak. Kuba, także no tutaj zobaczcie, no pędzi, tak, pędzi. Ale także pięknie ta brona robi. Fajnie właśnie, nie? No, super jest. Powiem ci szczerze, że gdyby nie on tylko też zrobił, może ta ziemia będzie ussana, nie napowietrzona, tak jak ty zrobisz tym. No na pewno. Ale spokojnie można w to siać i bezproblemowo. Bez problemu. Przynajmniej jedziesz, a ja u siebie jadę i się topię i nie mogę wyjechać, nie? No nie powiem, no. U nas też są takie warunki, akurat tylko chyba to jedno pole jest całe. No tutaj dziękujemy bez zastoisk w Agromaszowi, Piotkowi, bo tutaj właśnie udostępnił Sebastianowi te maszyny na testy. Dziękuję bardzo. Ale też maszyny pójdą za chwilę dalej do innego rolnika. No i chcesz czy nie chcesz, trzeba robić. Tak jest, ale bardzo fajne sprzęty, miła współpraca. Zobacz, jakie pieseły zeszły. Sąsiad. Sąsiad. Przyszedł zobaczyć, co się dzieje. Tak, obejrzeć maszynę, bo... Czy to idzie? Raczej nikt nie ma tutaj u nas. Jak coś, to powiedz, że kupiłeś. Tak mówię. Trzeci John Deere, słuchajcie. Wierni marce jesteśmy tutaj. Dokładnie. Także pierwszy dzień tak naprawdę ze słońcem. Mamy. Tak, trzeba szybko robić, pryskać za chwilę. No ja chyba też dzisiaj pojadę, słuchajcie. Popróbować. Tak. Pokopać się w polu. Tak. Żeby nie było... Już dużo. Nawet tych wtop mi się nie chce nakręcać, słuchajcie, bo... Mało atrakcyjne dla mnie to jest. Jest trochę denerwujące, można powiedzieć. No ciekawe, na co sąsiad uprawia tutaj. A tutaj cebulę ma zasianą, a co dalej będzie uprawiał, to nie wiem. Też była zbieraczka do kamieni tutaj. Ale to fajnie. Właśnie, tu fajnie działa, rozumiesz, ten, jak ktoś wyjedzie w pole, to długi, o kurda, można, już. Jeden za drugim, jak sąsiad wyjechał, to też trzeba wyjechać. Tak? No tym bardziej, że jest czas, naprawdę, jest czas.
No trzeba korzystać z tego nowego, nie? Nie wiem, może jutro na te pola, które są, się nadają, będziemy próbowali, słuchajcie, rozsiać nawóz pod kukurydzę. Mówię kukurydzę, a nie boję się, że ona będzie później zasiana. Boję się o te opryski. To tutaj nie możemy tego przegapić. Zobaczcie, nie znaczy, że dużo, może więcej. Kuba już trzeci raz będzie jechał. No. No półtora. No ale on większą prędkość, tak? No, ociąga. On płyciutko robi, nie? No, no i ta maszyna jest do tego stworzona, żeby jednak... Płytko uprawić. Płytko uprawić i szybko jeździć w tej maszynie. Ale pomimo gabarytów 150... Dokładnie, ale gdybyś tego nie zrobił i będzie tak padało, jak pada do tej pory, to się tak zastrzy, że ta kukurydza będzie miała... No. Problem po prostu zejść. Tak, tym bardziej, że no tutaj tym przykryjesz ten obornik, a tamta nie jest przystosowana maszyna, żeby przykrywać tak. Obornik. No nie, ona nie. zmiesza, tak, ale nie przykryje. Będzie, ale jednak będzie na wierzchu. No. Najmokrzejszy kawałek pola. Tak, jest, albo glina najcięższy też, nie? Tu jest zawsze problem. Czy orać, A już w tamtym roku no, zrobiłem na 40 cm głębokim tutaj. Moglibyśmy pokazać, słuchajcie, to naprawdę przy większej prędkości i ta ziemia i ten wał nożowy też by inną robotę robił, ale teraz musimy normalnie się załatwić, żeby się nie zakopać gdzieś. Próbować się uciągnąć. Tak jest. Gdzieś na mijance, albo na końcu wysiądę, zaczekam za Kubą. Aha. Zobaczymy, jak u niego tam się to działa, a później nagram z wierzchu, jak to wygląda. No, no, no. Bo zestaw wygląda kapitalnie, naprawdę. No. O, ja. Zobaczcie, o, co się dzieje. Tyle ciągnik waży i musimy wypłycać, bo z tej mokrości po prostu koła się ślizgają po wierzchu. Nie, no nie myślałem, że będzie aż tak źle. No, tam jest ok jeszcze, ale tutaj z tej strony to jest naprawdę. I zobaczcie, załączone napędy, że wszystkie cztery koła normalnie mielą tutaj sobie, nie? Wszystkie cztery ciągną. A opony bierze, mają zacne, chyba nowe. No, nowki, jak przyprowadziliśmy, to od razu było trzeba zmienić. Także jest czym. Protektora nie brakuje. Taki mamy klimat tutaj, co? Tak. Jeszcze nam rząd bardzo dobrze pomaga. Tak. Byłem na protestach w Włocławku. We wtorek oczywiście zostaliśmy olani. Rozmowy proponowali, żebyśmy przyszli w poniedziałek. Tak standardowo. Standardowo przez ten. Tu nam się obiecuje, że i to nie byle kto, mówił pan premier z panem Kaczyńskim. Tak. Sło już tu rozgłoszone, prowadzone za dwa dni. Jakiś mały szantażyk. Tak. Z ukraińskiej strony już nie ma. Tak. A pociągi i tak dalej jadą. A pociągi jak jechały, tak jadą. Także taka to jest trochę obawa, żebyśmy, słuchajcie, mieli gdzie to, co tutaj właśnie będziemy siali, żebyśmy mieli gdzie to sprzedać. No do tej pory magazyny pełne i tak. Jeszcze wiesz, tak u siebie to trochę na drobiu przerobisz, nie? No tak, trochę staramy się skarmić, no to pszenicę. Staramy się też kukurydzę też zmielić i też podawać w jakimś stopniu, no bo żniwa jak była po 1000 zł mokra, a teraz jest poniżej 1000. No to średnio tu się kalkuluje. Czemu ja suszyłem? Bez sensu. Była moja praca. A koszty suszenia były, dokładnie. Dokładnie, a na początku było nie wiadomo, czy się dostanie gaz, czy będzie dostępny dla nas i w ogóle. Myślę, że wszystko to jest jedno wielkie kłamstwo. Tylko mówić potrafię, a nie przekładać na czyny. Fajnie mruczy sobie. No fajnie, będzie zupełnie inna. No praca silnika jest naprawdę bardzo ładna.
Ja sobie wyskoczę, do Kuby wsiądę na chwilę. Nagram z zewnątrz, żeby też nie było za długo. I będę starał się zmykać do domu i będę chciał trochę polknąć. No dobra, spoko. Chyba mnie, chyba, ktoś jedzie busem, ale chyba mnie wyminie, nie wiem, bo stanąłem. Nie, on tu jedzie na pole. Aha. Pole wygląda ładnie, pomimo tej mokrości. Nie no, zajebiście wygląda, no ale tamto będą, no, jedne wielkie kruchy, tak? No, dobra, czekaj sobie, ja tu wyskoczę. Dobra. Nagram, jak zapuszczasz go w ziemię. Jeszcze powinieneś fanfary założyć do niego. No kawał grzmota jest. Zobaczymy, jak wygląda ziemia tutaj, słuchajcie. Jak ją przesuszy ten wiaterek, jakby się uparł, pojutrze można by zasiać. Tam na tej gminie troszkę gorzej, ale ja niestety z racji wilgoci będę musiał, słuchajcie, czekać i wiecie co, i ten. I tak wiem, że później zasieję w cieplejszą ziemię, to będzie i tak lepiej, niż bym zasiał w takie na przykład bagno u mnie. Nie na próżno mieszkam na nizinie. Idziemy do Kuby. M. Dobry. Co nas? Po 200? Po 200 50. A to za drogo. Nie, czy to się zniesie, bo to na tu naprawdę, to sobie nie będę zamykał drzwi. Dobra. To ja cię wytrzęsie. A nie szkodzi tam, ale faktycznie dużo więcej miejsca jest tam u Sebastiana. Oho. Premium tam. A? Na bogatości. Ale ciubiłem tam na tej glinie na dole z tyłu, gdzie jest mokro, to koła mu skrzybiem, jak głębiej zapuścić, że szok. Wymaga uciągu was. No, a tutaj po tobie spanie wygląda też pole już. Co tyle, że wiesz... Pocięte, no i nie jest napowietrzone, nie? No, no na powietrze na pewno nie przystanę, z tego, że tym bardziej masówka idzie. Co to też robi robotę. Ty przemieszczasz ten obornik, tylko tyle, że go nie ten. To by się nie kawaliło, żeby nie było. No i nie przykryjesz go tak dobrze, nie? Jak on. No. No to już ma ładnie tak sternie. Śmieje się Sebastiana, że mnie się traktor, a dwa razy żeś nas wyprzedził już. O, faktycznie. No mówię. Tu mi kazał jeździć do 20 na godzinę, no ale zobacz, no 11 jadę i skacę. Nie no, pole musi być tam równiejsze, nie? Ale tak samo dobrze, w kosku właśnie robi taką robotę i taka leży, że to tak rozrzuca ładnie, że... Jedziemy po 10. Trochę śmierć. No bo jak to kurzyknuj, nie? Ale robi robotę, co najważniejsze. I można jechać, a u mnie kurna jeżdżi, pach, siedzi. Wydaje się być słuchawczą, na końcu zawsze. Właśnie ta końcówka, gdzie on teraz jedzie, nie? Jest, tak. Jest. Oczywiście, że tak. Wybierz i sprawdza tak, bo elegancki i bezpieczny. Tylko, że dotrzymaj głupki, żeby 150 koni dźwigało przód, no to tak... A to ona jest na przodzie, to tak lubię. To nie masz? No. Faktycznie czuć, jak podniesiesz. No, jak podniosę. Ty, no ale talerzówka musi być ciężka, żeby robiła robotę. A taka jest, są prawa, takie są zasady. Tak. A jest już śnięta przez ten wał. No. To też jest bezpieczne. Dokładnie. Tu jest ten fragment pola, działa, zobacz, wszystkie koła mu skrzebią. Tak. Już się nauczał do ciągle.
Nie, teraz bardziej grzebę, bo ja zszedłem, a dociążenia nie mam. A Patryk ze spodu założył taki dziąb, z napisem John Deere, co ma takie kierunki na brzegach, wiesz? To, no, te szerokie, zderzak, tak zwane zderzak widziałem. Woda stoi na podru u niego. Drama. Ale we dwóch chociaż wiesz, na siłę, ale te pole zrobić się szybko, nie? No, no a to polega na znaczy, nie, ale dobrze. Tak jest. No. Dobrze wyrównałeś to przynajmniej, nie? Tak. Wtedy ty robisz gorszą robotę, bo po dziurach on już ma równe dojechania. Później on do mnie przyjedzie. Na tyle to on się u mnie na solcu z kombajnem natopił. To trzeba. Się przypowietrzał czy coś, tłumaczyliby go odpowietrzyć, ale nie wiem czemu. Na tym zawodze jakby to się tam. Jak to maszyna testowa, no każdy wiesz, bierze, testuje. To może ten zawód czy jak się... Służbowy siewnik, służbowe paliwo. To jest. Maliwa. Dajesz maliwa. Kurde, i patrzę, że ludzie w polu robią mi się kurzyć, a nie gdzie, nie? A tutaj normalnie są. To już tak działa, a później będziemy narzekać, że za sucho w czerwcu, bo kiedy. Ale może tej wilgoci więcej zostanie, przynajmniej Kuba, wiesz? Pod spodem, jak ktoś nie wysuszy. Najgorsza to jest no, to z tego, że będziesz miał wilgoci, jak założysz i tak już powiedzieć. Dokładnie. Dobra, Kuba, ja wyskoczę, nagram was zewnątrz, jak tutaj katujecie. Przystanie, zrobię zdjęcie. Ale to drugi raz jak przejedziesz, zrobię zdjęcie. Dobra. Miniaturkę, żeby fajnie było. A to nagrywa w ogóle? Co? Nagrywa to w ogóle? Nagrywa. A może i... Co, tu cię wysadzić? Ten na końcu. I ten, i złapię się, ten już uciekam. No może coś uda się potopić trochę u mnie, nie? Aha. Tak, trzeba, to trzeba. Mówię, kupili za serce. Nie ma co wcześniej. Buraki w maju. Tak, na maju. No. Tutaj pryzma z gnojem tu była. Najlepszy kawałek. Płyta betonowa pod pryzmę. Tak, na każdym polu. Nie, no według przepisów to wiesz co powinno być? No odwodnie, nie? Według przepisów, tak, i z gliny taka niecka zrobiona, wiesz? No to jest przepisowa, taka jak powinno być. Nie, to z drugiej strony pola musiałoby być, wiesz? Czyli Kuba, zrobię zdjęcie, jak stoisz w tym. Okej, okay, mamy. Tak. Czyli jednak zobaczy, coś to waży. Ogień z rury przód do góry. Już to pole inaczej wyglądać zaczyna przesychać. Także ja też będę zmykał się, coś podziałać. Zobaczcie. Tam najmniejszy John Deerek. Normalnie jak w Stanach Zjednoczonych. Trochę wiatr wieje, mi się wydaje, że jeszcze zabryskanie za wcześnie na ten moment, ale może pod wieczór coś się uda. Kuba pędzi, dwa razy obróci, zanim Sebastian, słuchajcie, przejedzie raz. Trzy dni i znów ma padać deszcz. Nie wiem, jak to będzie, zwłaszcza z zabiegami herbicydowymi, już nie mówię o zabiegach T1, R1. Próbowałem w jęczmieniu, co wam mówiłem na ostatnim vlogu. Szkoda, że tego nie grałem, ale jechałem na dwóch kołach. Próbowałem wydostać się z pola, jakoś się udało. Także zabieg nie został wykonany na jęczmieniu z regulacji i grzybówka. I w najbliższym czasie nie zostanie wykonany, chyba że dronem jakimś albo samolotem po PGR-owskim. No tak to wygląda. Tu mamy rzepak.
Sebastiana Kurniki. Zobaczymy, jak wygląda rzepak, słuchajcie. O, idzie w oczach. Widać, że azotu ma dosyć. Gdzieś, kurde, robaki widzę chyba. O, spadł robak, wykurwałem. No, to wygląda bardzo ładnie, nie można nic powiedzieć tutaj. Myślę, że już widziałem w tym roku kwiaty na rzepaku, więc myślę, że wkrótce będą, żeby tylko cieplej było. To wkrótce te kwiaty się ogarną. Był problem, że miał na takich polach rzepak, słuchajcie, jak... że nie mogę wjechać, to był naprawdę duży problem. Już jest problem ze zbożem, a rzepak to w ogóle bym nie mógł żadnego zabiegu zrobić. Chyba robaki by go zjadły. Tak naprawdę. Parują! Fajnie to wygląda, muszę wam powiedzieć. Będzie fajne zdjęcie miniaturki. Dobra, słuchajcie, kończymy. Ja uciekam. Może u mnie coś uda, coś się porobić. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. O, ten nawet do wałka miał takie coś. Mówię, że nawet do wałka miał, ale wałka nie ma. Co? Do wałka nawet miał, ale wałka nie ma. Zajebałem. Dobra, słuchajcie, ja się z wami żegnam. I do zobaczenia w kolejnym vlogu. Cześć. I cześć. Cześć i cześć. Cześć i cześć. Do zobaczenia. Chciałem wam dograć jeszcze kilka sekund. Mamy okno pogodowe. Dzisiaj jest piątek, 21 kwietnia. I będziemy sobie robić, jak widzicie, zabieg regulacyjny, przeżycie i zabieg T1, ochronę grzybową. Już ta presja grzyba naprawdę jest dość spora, ponieważ mamy bardzo mokro. Przed chwilą byłem, słuchajcie, tam jak jechałem po drodze, to pamiętam, to był u mnie w zeszłym roku na poletkach, pszenica była siana bezarkowo. Nie no, buty wpadają za filc, no, to jest dramat po prostu. Nie mam szans na ten moment wjechać, cokolwiek tam zrobić. Nie ma. Najgorsze jest to, słuchajcie, że nadają tylko 3 dni do niedzieli praktycznie, chociaż nie jest większy wiatr. Dzisiaj mamy około 3 km na godzinę. Wróć 3 metrów na sekundę, co ja gadam. I teraz musimy to wykorzystać. To co mogę, to robię. Zacząłem trochę zsiewać nawozy na kukurydzę. Niektórych Polak brak możliwości wyjazdu, bo z wyjazdem to nigdy problemu nie ma. Żeby rozwieźć nawet tam obornik. No naprawdę to u nas w centralnej Polsce jest z wilgocią dramat. Dramat jest. Także stosujemy sobie dzisiaj duet na start. Empartis i Flexity 0,75 Empartisu, Flexity 0,25. Do tego regulator wzrostu 70 deko Medaxu. No naprawdę te przężyto zasuwa, chociaż to cieszy jedyne. Jest Liborius od Wronkowskiego. Pole, tu jest melioracja, tak? A tam dalej, no, nie zbliża, sarny się pasą. Tam dalej już nie ma melioracji, no i jest kapota totalna. Zobaczcie, na siewie glina jest tu u góry. Normalnie stoi woda, piasek z tyłu, więc ciepły już zboże wychodzi, wiosenne. Mieszanka alfa, a na glinie dopiero jest ubite. Przez ten deszcz dopiero wychodzi, dopiero szpilkuje. Słuchajcie, przyjechałem pryskać Liberię. Wygląda naprawdę bardzo fajnie. Są samosiewy takiej faceli. Ale właśnie złą dawkę dałem prysku, żeby to spalić. Teraz sobie dam fastoksem, to sobie zniszczę bez problemów. Ale zobaczcie, jest kolor. Naprawdę ta Liberia wygląda bardzo, bardzo fajnie. Widzowie, zobaczcie, odwiedzili chłopaki.
Czy dom deszcze, ten grzyb zacznie wchodzić. Na razie go nie widać, nic się nie dzieje. Ale już powinno się działać, a ja tu się baruję z innym opryskiem. Dobra, słuchajcie, tak wygląda Liberia. Jak skończę, wszystko postawię znaczek tutaj, żeby każdy wiedział, jaka to odmiana. Siątka już sobie chodzi. Także trzymajcie się.